Doszliśmy do finału sprawy reklamacji tego oto urządzenia, pilarki Black & Decker, która iskrzyła. Pierwsza naprawa polegała, tak jak wspominałem w wcześniejszym filmie, na kradzieży tarczy. Według mnie tylko tyle zostało zrobione. Piła dokładnie tak samo wyglądała przy pierwszej naprawie. Mam zdjęcia, bo sobie profilaktycznie na bieżąco robiłem. Z tak zwanej ostrożności procesowej mam już jakieś doświadczenie w tym zakresie. Drugiej naprawy odmówili. No, wada nie została usunięta, drugiej naprawy odmówili i właściwie na tym się zakończyło. No, co potraktowałem jako skrajną bezczelność. Nagrałem wtedy ten poprzedni film. W międzyczasie złożyłem pozew do sądu w postępowaniu uproszczonym, nakazowym. A szczegółowo powiem, jak to wyszło, co z tego wyszło. Także i będzie to opatrzone stosownym komentarzem z mojej strony oraz odniesieniem się do komentarzy, które były do tej pory na YouTubie. Także zapraszam, może być ciekawie. Przygotowuję się do nagrania filmu, kompletuję jakieś materiały, przesyłam pliki, trochę to trwa. W międzyczasie postanowiłem zrobić sobie jeszcze jeden eksperyment. Jest to rzecz niesłychana. Ja może jeszcze raz przeczytam, co tutaj się właściwie stało, dlaczego odmówiono naprawy gwarancyjnej. Jest tak. Z przykrością informujemy, dobrze, również jest mi przykro. Praca niesprawnym osprzętem, praca tarczą z uszkodzonymi zębami. Czyli, jak można sobie zobaczyć, uszkodzone zęby. Oczywiście nie widać tego, bo nie są uszkodzone. Czytamy dalej. Przeciążenie elektronarzędzia. Uszkodzony, spalony silnik. No, zatarty, no wiadomo, no. Straszna sprawa się stała. Stopiona izolacja stojana i wirnika. Kolor czarny, uzwojeń silnika. Przegrzany komutator wirnika. Uniesione lamelki komutatora. Komutatora wirnika. Możliwe zatem wykonanie naprawy płatnej z wymianą następujących części. Czyli wirnik, stojan, przykładnia, szczotki. Do wymiany jest cały silnik. No, narzędzie niezdatne do użytku. Po prostu zatarte. Nie wiadomo co tam się jeszcze... No. Silnik elektryczny zatrzeć, no prawdopodobnie coś się tam mogło zaspawać, przyspawać w związku z temperaturą, innymi historiami, no eksperci tutaj stwierdzili. Ja to odebrałem jakoś w drugiej połowie lutego, od tego czasu po nieprzyjemnej rozmowie bardzo telefonicznej ze sklepem. Ja nie jestem miły, jak widzę takie historie. Z drugiej strony, no Bogu ducha winni ludzie w tym sklepie. Wysłali to do serwisu i taki był, a nie inny efekt. No to sprawdźmy. Dzisiaj jest debiut. To było nieposkręcane, bo nawet zwinęli ten klucz, prawda? Tutaj ja to kupiłem tylko dlatego, że były w komplecie dwie tarcze. Dużo się to nie różniło ceną od narzędzi podstawowych. No to zawsze jakaś firma jest. Dobrze. Przy drugiej naprawie już widocznie nie było co zwinąć. Silnik spalony, zatarty, tylko możliwa naprawa płatna. Ja to dzisiaj skręciłem. Sprawa, jak wspominałem, zakończyła się w sądzie. Pozew został przygotowany, został wystawiony nakaz zapłaty. W postępowaniu upominawczym Castorama się od tego nie odwołała. Mam pismo już od członka zarządu Castoramy, żeby po prostu tylko podać numer konta i się po prostu rozliczymy, że tak powiem. Moje pytanie jest inne. Po co te całe nerwy? Po co to całe zamieszanie? I moje pytanie jest zasadnicze. Kogo naciągnąć chciał serwis? To byli jacyś chyba partacze. Po tym, co tutaj jest napisane, uszkodzony, spalony silnik.
Jak działa urządzenie lub jak nie działa urządzenie ze spalonym silnikiem? Nie wspominam już o tej tarczy, może im się urządzenia pomyliły, prawda? Odmowa naprawy. Tak działa zatarte narzędzie. To jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie w tym przypadku. Zewnętrzny serwis i takie historie. Na początku zwinęli tarczę, a za drugim razem co zrobili? Co zrobili za drugim razem, się pytam. Przecież to urządzenie działa. To jest najdziwniejsze w tej całej historii. Traktuję to jako prezent od Castoramy za perypetie, których byłem, że tak powiem, ofiarą, poszkodowanym. Szkoda moich nerwów na to. Ja rozumiem, że jest to jakieś zadośćuczynienie. Nie wiem, ile to pochodzi, czy to w ogóle pochodzi, może to za chwilę padnie, ale no, raczej silnik nie jest spalony. Tarcza druga ta się jakoś ostała. Tamtą to chyba się powinni rozliczyć z serwisem. Ja mam wyrok w postępowaniu nakazowym, także nie ma w nim mowy o żadnym zwrocie narzędzia. Także jak chcą je z powrotem, proszę bardzo, pozew do sądu. Wiadomo, jak to wygląda. I do dzieła. Traktuję to jako prezent. I tyle. Zaraz pokażemy, jak to się odbyło w praktyce. Te wszystkie sprawy formalne, jakie zagrożenia z tego wynikały, inne rzeczy. Także dam jakieś, przekażę jakieś wskazówki, jak to robić lub jak tego nie robić na podstawie własnych doświadczeń. Przejdźmy zatem do meritum sprawy. Jak to się skończyło? Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, przygotowałem pozew. Pozew na formularzu zwykłym, formularz P, ogólnie dostępny na stronach sądu, w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym, zwał jak zwał. W przypadku takich kwot koszt wniesienia wpisu od pozwu to jest 30 zł. Najważniejsze, żeby był w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności PESEL. No i firma musi mieć NIP. Więcej danych tam nie trzeba, bo KRS jest ogólnie dostępny na stronach. W przypadku spółki z o.o., w przypadku innej działalności tam z CIDG mogą sobie ściągnąć. No to są ogólnie dostępne dane. Musi być jakaś podstawa prawna na wypadek ewentualnego procesu. Ja tutaj się skonsultowałem z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta, żeby nie było jakiejś później nieporozumień. No to artykuł 560 Kodeksu Cywilnego. No i takie coś wraz z załącznikami sobie składamy. Jaki jest tego efekt? Efekt jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. To praktycznie działa z automatu. Bez specjalnego wnikania w treść pozwu, muszą się tylko zgadzać te dane, o których tam wspomniałem, i wtedy taki pozwany ma 14 dni na odwołanie się od sprawy. Tutaj się akurat nie odwołali, może z uwagi na niską kwotę, podejrzewam, też nie chcieli zamieszania jakiegoś robić. No jest pismo już z Castoramy, o proszę podać numer konta, bo celem wywiązania się ze zobowiązania nadanego przez sąd, czyli uiszczenia tej kwoty tutaj będącej przedmiotem sporu. No i to właściwie tyle. No tak to się skończyło. Ja byłem na ewentualny proces przygotowany, na bieżąco sobie robiłem zdjęcia, są właściwości, są te wszystkie daty, co tym było cięte, jak tym było cięte. Tu miałem taki stary mebel do pocięcia, się okazało, że drzwi, znaczy ja to chciałem właściwie odnowić, później się okazało, że drzwiczki to są w ogóle z płyty wiórowej jakiejś i ta maszyna na tym padła, nie tyle na tej płycie wiórowej, co w ogóle padła. Napisy, jak widać, to się wytarły praktycznie od razu przy pierwszym zużyciu, żadne zęby tam nie były powyłamywane, na jakieś brednie z tego serwisu napisali jakieś bzdury totalne. No ale cóż, tutaj się chciałem odnieść jeszcze do serii komentarzy różnych, różnistych, na przykład co?
koło Black and Decker to nawet nie leżało, kupiłeś gówno Black plus Decker plus to nie and i tak dalej. No były jeszcze inne, trzeba było kupić pilarkiem Black and Decker, a nie Black plus Decker, bo to wielka różnica, takich było kilkadziesiąt. Ja uważam, że skoro w opisie podesłałem nawet link, prawda, że to jest po prostu brand new logo tej firmy, i to jest na kilku stronach internetowych. Jest to ta zmiana. Zmiana tego logo nastąpiła już w 2013 roku. Chcieli sobie po prostu odświeżyć jakąś markę. I to nie pierwszy raz, bo już się kilkakrotnie to działo w historii tej marki. Na innych stronach też to widzimy. Black and Decker is trying to change its image. Także no... No nie chcę już tego komentować dłużej, także no jeżeli dla kogoś po prostu to są dwie różne firmy, no to niech tak dalej może myśli, albo nie jest na bieżąco, no ale nie po to, żeby też głupoty pisać w komentarzach, prawda? Można też sobie sprawdzić w Wikipedii, były różne dobre rady, żeby kupić Hitachi, co tam jeszcze, Makitę, tak, tylko pytanie po co? Żeby pociąć jeden mebel, żeby MPO mogło go wziąć jakoś później na przetworzenie czy na coś, bo kiedy gabaryty zabierają, to ja tego nie wiem, a po co to ma zalegać. Także przy okazji można się dowiedzieć, że firma Stanley, obecna nazwa to jest Stanley Black and Decker. Czyli połączyło się to z firmą Stanley, również marka DeWalt podlega pod ten sam koncern produkujący to, także podejrzewam, że jest ten sam serwis w Polsce, nie ma jakiegoś wyodrębnienia, wszystko wiadomo. No. Co się wydarzyło jeszcze? W międzyczasie pozwoliłem sobie oddać jeszcze inne urządzenie, ale z tych zupełnie podstawowych. Tu też chciałem kupić zupełnie podstawowe, tylko skusiły mnie te tarcze i wydawało mi się, że to bardzo dobra firma jest. Tak mi się wydawało i może faktycznie tak jest, tylko akurat no, trafiliśmy na jakiś wybitny serwis, jakieś perypetie, trzeba było to od razu oddać z tytułu rękojmi i nie wnikać, albo zwrot pieniędzy, albo wymiana na nowe urządzenie niewadliwe. Może by została z tego jeszcze tarcza, czy ten klucz, bo klucz, żeby to skręcić, musiałem brać teraz klucz od roweru. Będzie kolejny film, jak oddałem to drugie urządzenie i odbyło się to bez żadnych problemów po 17 miesiącach.